USA. Wzrost zakażeń wśród dzieci. Pierwsze takie dane USA. Więcej zakażeń koronawirusem wśród dzieci niż dorosłych. Znak zapytania w USA od początku pandemii COVID-19. Ponad 5,7 milionów dzieci zostało zakażonych koronawirusem. W sierpniu po raz pierwszy liczba infekcji wśród nich była wyższa niż wśród dorosłych, podał we wtorek Washington Post, powołując się na Amerykańską Akademię Pediatrii. Jak wynika z danych federalnych, na COVID-19 zmarło ponad 540 Amerykanów w wieku do 18 lat. W sierpniu, po raz pierwszy w czasie pandemii, liczba zakażeń koronawirusem wśród dzieci przewyższyła liczbę zakażeń wśród dorosłych w wieku od 18 do 64 lat i seniorów, co było spowodowane wysoce zakaźnym wariantem Delta, pisze Washington Post, dodając, że w Stanach, gdzie wskaźniki szczepień są niskie, infekcje wśród dzieci gwałtownie wzrosły. Dziennik zwraca uwagę, że na przykład w stanie Tennessee tylko 17% osób w wieku od 12 do 17 lat zostało zaszczepionych, w porównaniu do 52% w całym kraju. Dzieci stanowią prawie 1 na 4 przypadki koronawirusa w tym stanie. Zgodnie z danymi z 11 września tylko Karolina Południowa ma wyższy wskaźnik infekcji wśród dzieci, twierdzi gazeta. Bardzo słabo sobie radzimy, Washington Post przytacza opinię lekarza pediatry od chorób zakaźnych w starszy. Judech Ildren's Research Hospital w Memphis, który tłumaczy wzrost zachorowalności wśród młodych ludzi niechęcią do unikania dużych zgromadzeń, noszenia masek i szczepień. Jako społeczność, bardzo słabo radzimy sobie z dbaniem o siebie nawzajem, uważa lekarz. Powołując się na amerykańskie centra kontroli i zapobiegania chorobom, dziennik zwraca uwagę, że maski i szczepionki to dwa najpotężniejsze narzędzia w walce z pandemią. W Tennessee, w tym w szkołach, jest to rzadkość. Nie można przekonać nikogo. Ludzie się złoszczą i nie sposób prowadzić rozmowy, cytuje Washington Post Elaine Andrews, emerytowaną nauczycielkę z hrabstwa Grundy. Zdaniem dziennika gubernator stanu Billy mówi, że popiera szczepionki przeciw COVID-19 jako najlepsze narzędzie w walce z pandemią, ale sprzeciwia się nakazom.